Moja matka była cioteczną siostrą ciotki twojej matki. Zosia, kochana twoja nieboszczka. Ile to lat, odkąd cię nie widziałam? Od ślubu Franiów ze 4. Pamiętasz piasek? Pamiętasz, jak się w piasku bawiłeś? Czego chcieli ci ludzie? Boże, lud dzisiejszy jest strasznie nieciekawy. Wszędzie pełno zarazków. Nie pijcie surowej wody. Nie bierzcie do ust nieobranych i nieobmytych wcześniej owoców. Józio, owiń się szalem. Owiń się szalem. A wuja Frania pamiętasz? Krysia wychodzi za mąż, a Nulka kokluszu dostała, a Henia do wojska wzięli. Henia do wojska wzięli. Tak. A co ty taki zmizerowany jesteś? Jakby cię ząbek bolał, to ciocia tutaj ma schowaną aspirynkę. A jak nauki? Dobrze, dobrze. Musisz mieć zadziwiające zdolności do historii. Tak. Twoja matka miała zadziwiające zdolności do historii. Oczy po matce, tak? Nos po ojcu, ale podbródek typowy po Pilwczyckich. A pamiętasz, jak dzieci wyrwały ci ogryzek, a ty wsadzałeś sobie paluszek do buźki i krzyczałeś: Tiuli, 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 bluśko, 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 zaraz, zaraz. Ile to lat temu? 20? 30? 20, 30, 30. 30, naturalnie, tak. Jeździłam wtedy do Wiszy. Kupiłam sobie taki mały, zielony kuferek. 30. 30? Tak. No więc właśnie, o 4,5 roku starszy od Terenia, Terenia młodsza od córki Alfreda o 6 tygodni. Henrykostwo pobrało się w lutym, na pewno w lutym. To było na 5 miesięcy przed moim wyjazdem do Mentony. 30. I wielkie mrozy. Matka wracała z Podola. 30. W 2 lata równo po dyftyrycie Bolka i bal w Mogilczanach. 30. 30. 30. 30. Józia. Chcesz cukiereczka? Pamiętasz? Jak wyciągałeś rączki do ciociuni i wołałeś: ciociu, 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 cukiereczko, jednego cukiereczka, pamiętasz? Trzydzieści. No trzydzieści. No właśnie, trzydzieści.